Witajcie. dzisiejsze pytanie jest o zagadywanie Boga na modlitwie. Posłuchajcie odpowiedzi. Marty pisze: Ojcze, mi dużo słyszę, że mam rozmawiać z Panem Jezusem najczęściej, jak się da opowiadać o swoich trudnościach, radościach, jak mi minął dzień, mimo że Pan i tak wie o tym, co się wydarzyło, to mam z Nim o tym śmiało rozmawiać bo Jezus chce mnie słuchać z miłością. Ale w Ewangelii Pan Jezus mówi, że na modlitwie mam nie być zbyt gadatliwym, jak poganie. Jaka rozmowa zatem jest miła Bogu? Czy jest to to samo, co modlitwa, jeśli Mu opowiadam, albo słucham, mam mówić dużo, czy ograniczać się do kilku słów, a jednak może powinienem się Bogu wygadać? Jak to jest? Bardzo ważne pytanie i chciałbym, żebyście też posłuchali sobie, na końcu do tego was odeślę, odcinka 296, który też o tym temacie mówi, choć pytanie jest trochę inne. Natomiast w miłości nie ma czegoś takiego, że jest tylko jedna forma spotkania. Czyli na przykład masz żonę, masz męża albo masz dziecko i spotykasz się z nim, z żoną, z mężem tylko patrząc sobie w oczy, w milczeniu, albo tylko opowiadając dowcipy, albo tylko w łóżku, albo tylko na wakacjach, albo tylko mówiąc poezję. I ja słucham, a żona interpretuje, albo, a, a żona mówi, albo odwrotnie. I tylko tak. No, to wszystko, żeby, żeby była miłość, żeby człowiek miał to doświadczenie miłości, potrzebuje opowiedzieć, potrzebuje posłuchać. Potrzebuje, że jesteśmy tylko we dwoje, potrzebuje, że jesteśmy we wspólnocie, w większej grupie, potrzebuje, że się przygotowuje na jakieś wyjście wspólne, innym razem ono jest z marszu, raz jest w stroju sportowym, innym razem jest na galowo. I tak samo jest z wiarą. Żeby być w doświadczeniu Pana Boga, potrzebujesz raz być bardzo przygotowanym, innym razem mniej, raz spontanicznym, raz w jakiejś formie, raz. Tylko ja i Pan Jezus, innym razem modlitwa, kiedy tworzymy wspólnotę, raz śpiewamy coś, co się mi mniej podoba, innym razem bardziej i tak dalej. Ale w tym wszystkim gorące serce, gorące serce, które pragnie być z Bogiem, tak jak w miłości, gorące serce do małżonka, że ja pragnę być teraz z Tobą, chcę być z Tobą. I to nastawienie w każdym spotkaniu w naszym życiu powinno być non stop do Jezusa. Także są momenty, że mam opowiedzieć Jezusowi. I to nie jest ważne, czy on wie, czy on nie wie. Ja mam wypowiedzieć, jak ja to przeżywam, czego ja doświadczam. I Bóg, owszem, wie wszystko, ale jak ja przeżywam, co się dzieje w moim sercu? On, on zna moje serce, ale chcę mu to serce dać. Serce daje się w ten sposób, że je opowiadam, że mówię Bogu o tym. Ale muszę mieć też czas, żeby przyjąć to, co Bóg ma do powiedzenia na temat mojego serca. jest i jedno, i drugie. Potrzebne jest, żeby Bogu podziękować za konkrety w życiu. Po to też, żeby w sobie obudzić wdzięczność Bogu za to wszystko. Jak o tym Bogu opowiadam, to, to zaczynam się cieszyć tym, że On jest słuchającym Bogiem. Bogiem, który jest głodny mojego życia, podobnie jak w małżeństwie. No, byliście razem na wakacjach, robiliście wszystko to samo, te same zdjęcia, to po co potem sobie o tym opowiadać? Bo kocham tę osobę i chcę opowiedzieć o moim doświadczeniu, o tym jak ja to przeżywałem, jak, co to dla mnie było, jak ja doświadczyłem, że nas coś oszukał, że gdzieś byliśmy szybciej, że był taki piękny zachód słońca. Jak ja to przeżywałem i tym się dzielę. Ale ta osoba to wie. Że to było piękne, ale dzielę się sobą, i to podzielenie się sobą sprawia, że ja wiem, że mam obok siebie kogoś, kogoś, kogo kocham. I to samo jest w modlitwie. Ale nie może nam zabraknąć czasu, żeby Boga też słuchać, bo inaczej będziemy Go zagadywali. A nie chodzi o to, że ja cały czas zagad zagaduję i nic więcej, ale to zagadywanie to nie jest tylko, że ja czymś opowiadam. Ja mogę zag zagadywać Boga, czytając Pismo Święte. I nie odnosząc go do siebie. Mogę liturgię godzin tak odmawiać, że zagaduję tym Boga, że nie jestem przy nim. Mogę być tak nam mszy świętej, że ja go zagaduję, że tam nie dochodzi do spotkania. To jest moje serce, które jest otwarte na przyjęcie tego, co mówi Bóg do mnie, albo nie. I moja postawa ma być, słucham, co Bóg mówi. Co on mi pokazuje? Co to słowo mówi? Jak on reaguje na mnie? I to jest to przyjmowanie, mam przyjąć, bo owocem modlitwy, najlepszym owocem modlitwy jest to, że ja przyjmuję Boga na siebie, Boga w siebie. To jest najlepsze owoc modlitwy. I to zostaje we mnie. Ja wychodzę ze spotkania z Bogiem, z nim. O to chodzi w modlitwie. Ale też wychodzę z nim, jeśli on mnie wysłuchał. Jeśli mój trud wypłakałem. Wychodzę z nim jako. Kochającym i to zabieram. I to jest to doświadczenie, które wynoszę. Dlatego no, za, zachęcam do tego, żeby patrzeć na, na miłość szeroko. Pan Jezus, ucząc modlitwy, nie mówi bądźcie w ciszy i słuchajcie. Tylko mówi: Budźcie się tak, Ojcze Nasz. i znamy tę modlitwę. To są, zobaczcie, że. Ale to nie znaczy, że mówi. Nie uczy nie się w ciszy, bo sam też chodził i modlił się w ciszy, ale też nie słyszymy nigdzie, żeby szedł na modlitwę i wypowiedział całą modlitwę Ojcze Nasz, Ojcze Mój. Chociaż tak nauczył apostołów. Także to rzeczywistość modlitwy jest spotkaniem miłości. A miłość to jesteśmy cali my ze wszystkim. I Bóg nam się wydaje, ja mam siebie Bogu też oddać. To jest moja odpowiedź na to pytanie macie inne do powiedzenia. bardzo was proszę, żebyście napisali. Modlitwą mamy się dzielić, o modlitwie e, potrzebujemy sobie opowiadać, także napiszcie to w komentarzu, dajcie kciuk w górę koniecznie, udostępnijcie ten materiał i zerknijcie do odcinka 296, tutaj na dole on się wyświetla, żeby ten temat jeszcze sobie rozwinąć, przypomnieć to, o czym mówiłem wcześniej. Z Panem Bogiem.